kolejny punkt naszego programu. Jak wszyscy Państwo wiecie, powstaje teraz film, a w zasadzie już powstał, tylko niedługo będzie miał premierę. Film o Adamie Mickiewiczu, Niepewność. I dzisiaj jednym z punktów naszego programu, tym, który się właśnie za chwilę zacznie, będzie rozmowa z aktorami z tego filmu, aktorami, którzy grają główne role w tymże filmie. Adama Mickiewicza i Maryli Wereszczakówny podkamerowej. Także zapraszam tutaj teraz na scenę Nikodema Rozbickiego i Aleksandrę Piotrowską. Ja myślałem tu, ale jak okay. Wolisz, to... Ja proszę. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Dobry. Raz, raz. Tak, dzień jest. Dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dobrze, to zacznijmy od takiego najprostszego możliwego pytania. Film Niepewność ma opowiadać o Maryli i Adamie Maryli Wyryszczakównej, Adamie Mickiewiczu. No i to są postaci historyczne. Jak wyglądały wasze przygotowania do tych ról? Czy mieliście za zadanie jakieś od reżysera, od scenarzysty przeczytania odpowiedniej ilości książek? Czy, nie wiem, zgłębialiście realia epoki? Jak to wyglądało? Ty pierwszy? Może ty pierwszy będziesz robił? Tak, praca z Waldemarem Szarkiem, który jest autorem scenariusza i reżyserem Niepewności, no była dla mnie już też długodystansową pracą, bo zaczęliśmy rozmowy na temat tego projektu 7 lat temu, jak byłem na pierwszym roku w Akademii Teatralnej. I z Waldkiem mam tak, że na przestrzeni tych lat nabrałem do niego dużo zaufania i dużo respektu w kontekście wiedzy, którą posiadł i tak naprawdę kawałek życia oddał temu, żeby dowieść ten temat Mickiewicza i zrobić z tego scenariusza film. Więc z Waldkiem miałem bardziej taką sytuację, że on mi więcej książek zakazywał czytać, niż mi kazał czytać. To znaczy mówił mi raczej taką czarną listę książek, których mam nie dotykać. No wynika to oczywiście z tego, jak pewnie część z Państwa jest świadoma, że jest wiele różnych poszlak i wiele interpretacji też wydarzeń historycznych, także tych wcale nie takich zamierzchłych, bo dziejących się te 200 lat temu. No więc Waldek raczej mi mówił, czego mam nie czytać. No ale oczywiście było kilka materiałów takich źródłowych dla nas, było też kilka rzeczy, które mnie szczególnie dotknęły i poruszyły. No nie wiem, chociażby 15 prawideł stworzonych przez Adama Mickiewicza i jego kumpli w 1820 roku, więc chwilę podczas majówki, chwilę przed wydarzeniami naszego filmu. I są to dla mnie, już kończę, już stawiam kropkę i przekazuję naszej Maryli Oli wspaniałej mikrofon. Może wrócimy później do tych prawideł, bo dla mnie to było wyjątkowo coś wartościowego i takiego uniwersalnego, co dało mi do zrozumienia, że o historię, którą opowiadam, owszem, dzieje się dawno, dawno temu, ale mówi o podobnych rzeczach i o podobnych troskach, nadziejach i obawach, jakie możemy mieć i my, młodzi ludzie współcześnie. Dobra, czyli pytanie, jak przygotowania do filmu, czy, tak. Okej. Okay. Mam wrażenie, że... Nie, no co ty. Że dla mnie największą lekturą był jednak scenariusz, który od pierwszego czytania jakby zaczął jakoś pracować we mnie, w mojej głowie i po prostu ta Maryla zaczęła się tam gdzieś ulokowywać i z każdym kolejnym czytaniem po prostu to się tworzyło. No jak wiemy, o Maryli nie ma tak wiele w literaturze. Coś możemy wyczytać, ale pamiętam, jak my pisałyśmy różne ciekawostki właśnie na temat Maryli i w sumie to rzeczywiście było, większość była w scenariuszu, więc to mnie tylko upewniło w tym, że kurczę, można zaufać temu scenariuszowi, Waldkowi, reżyserowi, scenarzystom i według tych informacji, które tam są zawarte, tworzyć osobę, ale czy to jest historyczna Maryla, to jest raczej jakiś... zlepek, to jest wariacja na temat Maryli. No właśnie, bo na ile możemy kogoś poznać po tym, co pisał gdzieś tam w listach, co o nim pisali, no bo znamy listy Maryli i Adama, znamy i relacje ich znajomych, ale no tak, no bo to ich jest jako jakieś ludzi... przez pryzmat Adama, nie? Że to nie jest... Przez pryzmat Adama, dokładnie. Przez pryzmat ludzi, którzy znali ją i znali ją później już, jak była znaną postacią, że tak powiem, już na całą
powiedzmy, polskie tereny, już całej polskiej kulturze była znana jako ta Maryla, tak, od tego, tak, Adama. Tak. Ale właśnie jeszcze co do przygotowań, to chyba to ten scenariusz cały czas kiełkujący w głowie gdzieś z tyłu, pomiędzy, nie wiem, ja byłam w trakcie też spektakli dyplomowych, więc pomiędzy wieloma jeszcze swoimi innymi sprawami, ale jazdy konne, których mieliśmy dużo, jakieś nasze spotkania, nasze próby, też czytanie po prostu scenariusza, wchodzenie na naukę pływania pod wodą. I jakby to też działa na to, że aktor po prostu buduje. Tak, wtrącę się na chwilkę jeszcze, bo Ola wspomniała tutaj o naszych spotkaniach i rzeczywiście no, ten proces powstawania tego filmu był bardzo rozciągnięty. Dużo było wzlotów, upadków, włącznie z tym ostatnim rokiem przed zdjęciami, kiedy to właśnie się ukonstytuowała ta nasza obsada. No i były różne momenty, także te piękne, natomiast myśląc o tych właśnie takich powstańczych, że tak powiem, jakichś podziemnych, to zdarzało nam się nie raz, nie dwa spotykać i robić rzeczy, no nie to, że wbrew reżyserowi czy producentom, ale tak jakby czuliśmy w sobie taki ogień do tego projektu i do tych historii właśnie, do zagłębiania się w te historie, że pozwalaliśmy sobie na właśnie takie próby stolikowe, które budowały nam te relacje tak naprawdę. Czytaliśmy sobie też listy z Antkiem Sałajem, który grał Tomasza Zana w naszej historii, czyli no, wielkiego przyjaciela Adama Mickiewicza, ale także trochę konkurenta, o czym też się będzie w tym filmie. No, czytaliśmy, znaczy już pomijam to, że Antek wprowadził się do mieszkania vis-a-vis mnie i przez jakieś 3 lata mieszkaliśmy obok siebie i mówił, że to jest metod acting i to jest potrzebne do tej historii. No, była to w sumie bardzo miła, tak z perspektywy czasu, historia i relacja sąsiedzka. Natomiast, no nie wiem, zdarzyło mi się też od 2 w nocy otworzyć drzwi i Antek z wydrukowanymi rulonami jakimiś stoi i mówi, musimy to przeczytać, stary. Ja mówię, ale co Antek? Z druga w nocy, o co chodzi? To są listy. Listy od Tomasza Zana do Adama Mickiewicza. Czytamy. No i takie były takie piękne momenty, które później może bezpośrednio no nie miały szansy, żeby się może przełożyć tak jeden do jeden do tego, o czym opowiadamy, ale na pewno były dla nas fajnym takim punktem odniesienia, jak już byliśmy na planie i tworzyliśmy te relacje. Okej, okay, no i właśnie to jest pierwszy film o Adamie Mickiewicz w ogóle. Ponieważ, no, powiedzmy, jakiś tam mały epizod był w Panu Tadeuszu, to jeszcze jakieś były spektakle teatru, telewizji, ale powiedzmy, to jest pierwszy film fabularny faktycznie Adama Mickiewicza. I czy czujecie w związku z tym jakąś presję, czy na planie była taka presja, że o, musimy koniecznie tego Adama pokazać jak najlepiej, bo jeszcze nikt go nie pokazał? Tak? Nie jest to łatwe pytanie. Przepraszam, że wzdycham, ale... Bo z jednej strony oczywiście na przykład nasz reżyser Waldek bardzo chciał pokazać Adama jako, bo sam tak uważa, że Adam był wspaniałą postacią i był superbohaterem, więc powinien być tym superbohaterem. Ja dla odmiany marzyło mi się, żeby pokazać gdzieś jakąś taką w tym takim pomnikowym Adamie, którego znamy, też jakąś ludzką twarz, może twarz, która także popełnia błędy i ma jakieś w sobie defekty, jak każdy człowiek. I ten scenariusz no, dawał na to szansę, nie dawał bezpośrednich szans, natomiast myślę, że jak na podstawie tego, co wykonaliśmy, no, zobaczymy taką opowieść o pełnokrwistych ludziach, a do tego ludziach, którzy żyją w tamtych czasach, do tego ludziach, którzy mają wielkie talenty. Natomiast jest coś takiego, w tych moich poszukiwaniach było coś takiego, że chciałem, żeby ten Adam był gdzieś taki potencjalnie bliski nam po prostu. Stąd nie myślałem o nim jako superhero, który wkracza i wszystko zamiata. Mało tego, jeszcze tak na marginesie, ten scenariusz sam w sobie no też ma bardzo dużo nut goryczy i takiego ciężaru nawet istnienia. Nie jest to słodka opowieść. I to mi się od początku w tym scenariuszu bardzo, bardzo podobało, bo jest to historia, która jest sielankową, takim oknem na dwór w 1820 roku w Tuchanowiczach, sielankowe 6 dni pięknego lata, skonfrontowane z jakimiś baśniowymi wydarzeniami, polowania na nimfę i wszystkim, co się dzieje w balladach i romansach, ale tym samym jest tam dość gorzko i nie ma happy endu. Jakby nie chcę za dużo też opowiadać o tym filmie, bo coś chciałbym dać Państwu jakby radość odkrywania tej historii, natomiast właśnie w tej radości będą też smutne tony i to uważam za wartościowe w ramach epoki, o której opowiadamy. Dzięki.
Dobrze. Czy czuliście presję? Presję. No to jest mój taki pierwszy duży projekt, więc nie wiem, jak jest później. Może Nikodem miałby więcej na ten temat do powiedzenia, ale chyba ta presja jest zawsze, jak się gra jakąś dużą rolę. Ale ja bym raczej powiedziała, że to była frajda. No bo jednak to jest pierwszy film o Mickiewiczu, więc nie musimy do nikogo dorównywać. Tworzymy własny świat i... I kurde, no to było takie, że jestem Marylą Ryszczakówną. No, jest, jest i grałam sobie z Adamem Mickiewiczem. I dobra, może się wywalimy, ale może nie, a nawet jeśli to... A jeśli się uda? Właśnie. A jeśli się uda? Tak, ja bym tak, bo ja strasznie rzeczywiście trochę skomplikowanie odpowiedziałem na to pytanie, ale chciałem po prostu zarysować pejzaż tego, dlaczego jakby już bym nie chciał myśleć o tym, czy to jest trudne, obciążające, czy nieobciążające, bo w samym procesie powstawania filmu jest tyle rzeczy obciążających, tyle jakichś decyzji, które trzeba podjąć, coś trzeba odpuścić, na czymś trzeba się bardziej skupić. No, że myślę, że po prostu ja z perspektywy aktorskiej starałem się zrobić najlepiej to, co mogłem, w ramach okoliczności, w ramach postanowionego mi zadania i wyzwania. No i cóż, no wierzę, że będzie dobrze, no i mam taką nadzieję, trzymam kciuki za montażystów, bo teraz to w ich rękach wszystko. Dobrze, no jak już tak się rozkręcasz, już tak ten, to opowiedz w takim razie z punktu widzenia aktorskiego, jaką osobą twoim zdaniem był Adam? Jak już tak zagłębiłeś się, poczytałeś listy z Antkiem Sałajem, no to jakiego Adama odkryłeś pod tym całym pomnikowym, obrązowionym? No właśnie, właśnie, na pewno... Bo to jest kolejne niełatwe pytanie, bo chciałbym, żebyśmy rozmawiali o filmie teraz, a więc jak mówimy o filmie i o tym, co zrobiliśmy, no to mówimy o młodym chłopaku, który ma 21 lat i jest trochę gołodupcem, w takim sensie nie ma za bardzo kasy, ale ma piękne marzenia i nadzieje. Ma przyjaciół, którzy zaszyli mu kilka srebrnych rubli w surducie, który mu sprezentowali. Idzie z tym tobołkiem przez świat i nagle przychodzi do jakiegoś idyllicznego, pięknego miejsca, gdzie jest piękna kobieta, w której się zakochuje. Tak więc jaki jest Adam wtedy? No myślę, że jest pełen nadziei, pełen otwartości na świat. Jest takim idealistą, który myśli, że Polska za chwilę będzie istniała i będzie miała się świetnie, a jego miłość pierwsza będzie ostatnią. Więc takim jest Adam na początku, a później się otwierają różne jego ciekawe karty, ale mam nadzieję, że chyba właśnie może tu postawię kropkę, bo nie odkryłem żadnej, myślę, rewelacji w tym najmłodszym Adamie, bo czas na rewelacje jeszcze będzie i mam nadzieję, że będziemy mieli też okazję, żeby o tych rewelacjach już starszego Adama porozmawiać w bliżej nieokreślonej przyszłości. Dobrze, to jeszcze Olu, bo ty grasz Marylę, o której tak jak wspominałaś, nie ma dużo źródeł i no w sumie większość tych i tak opiera się trochę na dziadach, o tym, co pisał Mickiewicz w swojej poezji. No i jak trudno było ci odsiać tą legendę romantyczną od prawdy? Jak trudno było dotrzeć do tej prawdziwej Maryli? No to jest chyba bardzo trudne pytanie, no bo to chyba było też duże zadanie Waldka, reżysera, żeby odsiać właśnie tę legendę od prawdy, a ja już musiałam zaufać, że to, co on tam wkleił, to jest gdzieś prawda, ale może i nie wszystko. Może niektóre rzeczy muszą być owiane tajemnicą i jakieś... Nie, bo to już... No właśnie, to jest pytanie, co można powiedzieć, a co nie, czego nie można powiedzieć? Na pewno można powiedzieć to, że nie zrobiliśmy filmu dokumentalnego. Więc film popularny ma to do siebie, ma takie sobie prawa i okoliczności, że może ta historia jest pisana na nowo, ale oczywiście nasz film, tak jak wspomniałem, to jest 6 dni latem, więc to nie jest film, który nam opowie, jak wyglądało życie Adama Mickiewicza od narodzin aż po śmierć. Nie jest to taki biopic po prostu od A do Z, tylko uważam, że właśnie fajnie jest to ugryzione, że jest to człowiek, który rzeczywiście istniał i trzymamy się zasad, w których istniał, jakby ideałów, w które wierzył. Staramy się odwzorować to, jakie były okoliczności jego życia ówczesne.
Natomiast pokazujemy tylko ułamek tego życia. Na chwilę właśnie zaglądamy, żeby móc z tego wyjść. No i jak tutaj siedzimy i dzisiaj się spotykamy, to śmiem podejrzewać, że jak zobaczycie Państwo film, no to na pewno ktoś z Was powie, że zaraz, ale to się nie zgadza, tamto się nie zgadza, tak nie powinno być i w ogóle taka miła była rozmowa w tym listopadzie, a teraz co? No i jest na to szansa, na pewno, ale pamiętajmy o tym, że kino ma swoje prawa i chyba dlatego też bywa magiczne, że tam na pewno oszustwa możemy sobie pozwolić i czasem na nie też przymknąć oko. No dobrze, wspominaliście wcześniej o tych przygotowaniach, wspomniałeś o tych zasadach, które stworzyli Adam ze swoimi kolegami. No i właśnie, czy podczas tego researchu, podczas przygotowań nie znaleźliście czegoś, co was zaskoczyło, co utkwiło wam w pamięci, co było takie niespodziewane, że o kurczę, tego o nim nie wiedziałem, że w tej sytuacji powiedział albo zrobił coś takiego, albo Maryla zrobiła. To jest coś takiego, że jak już, przynajmniej ja tak miałam, że jak już trochę oddzieliłam tę Marylę historyczną i zaczęłam tworzyć tę swoją Marylę, to wtedy ona, to jest jakiś filtr nałożony też na mnie, więc ciężko tu, może to w krótkim czasie wytłumaczyć, a ja też może jeszcze tego nie umiem i to jest wszystko bardzo intuicyjne, ale to tworzenie tej postaci, ale ja miałam coś takiego, że już na samym planie, kiedy dochodziło do scen na przykład zbiorowych z matką, z bratem, z Zanem, z Adamem, to wtedy mnie zaskakiwało to, jak Maryla, też to trochę schizofreniczne, ale jak ona może jakby w połączeniu, w relacjach z tymi ludźmi i to mnie zaskakiwało najbardziej. No, co cię zaskoczyło w Adamie Mickiewiczu? Bo na pewno mnie te prawidła zaskoczyły, ale to tak pozytywnie i ciepło i polecam Państwu, jak nie wiem, czy kojarzycie to, czy nie, ale polecam uwadze, może na Instagramie kiedyś, no, w salonie powinien coś to powinno się pojawić z tym związanego. Wydaje mi się, że po prostu to było dla mnie niezwykle piękne i takie dotknęło to jakichś wrażliwych strun we mnie, że ci goście piszą tam o zasadach funkcjonowania, o takich pięknych takich przymiotach i cechach, jak wrażliwość na drugiego człowieka, jak pokora, jakby i tam są takie, wiem jak to powiem, w życiu codziennym i współczesnym moim nie do końca jestem fanem, ale nic do tego nie mam, ale sam średnio wierzę i średnio korzystam z trenerów mentalno-stymulacyjno, jak to się ładnie nazywa, takie słowa, coachingowych, dokładnie, a tam jest taka najczystsza esencja pięknego coachingu, że jakbym miał stać się coachem i nie wiem, mieć jakiś renesans w sobie w ogóle myśli na temat coachingu, to bym właśnie skorzystał z tych 15 prawideł. Mało tego, mam je już wydrukowane, planuję sobie gdzieś w jakimś ładnym miejscu powiesić. Są to wspaniałe rzeczy i więc to mnie na pewno poruszyło. No a już wyprzedzając trochę nasz film i patrząc dalej w to, co się później działo, i tak szukając tych kart takich może mniej pomnikowych, no to im głębiej wchodziłem w zakamarki życia uczuciowego Adama, no to dużo zaskoczeń tam mnie spotkało i to jakby jakie miał takie profile fascynacji kobietami, które niekoniecznie na przykład były wolne, no to było dla mnie zaskakujące. Zamężne nawet jeszcze bardziej. Tak, tych kart jego, które wydają mi się właśnie, wiecie Państwo, takie ciekawe z perspektywy tego, że jak zawsze myślimy Adam Mickiewicz, to właśnie widzimy posąg, wielki nasz człowiek i nawet wielki człowiek może popełniać jakieś, no nie wiem, błędy, chociaż on chyba nie uważał do końca, że to były błędy i właśnie to mnie zaskakiwało. No, tak więc takich kart jest wiele i myślę, że to są fajne zakamarki tak naprawdę, takie intrygujące i uczłowieczające tego naszego wieszcza. Dobrze, to teraz porozmawiajmy troszkę o filmie. Wiem, że wielu rzeczy nie możecie zdradzić, a o wielu rzeczach nie wiecie, czy nie możecie ich zdradzić, czy nie. Ale jakiego filmu możemy się spodziewać? To znaczy, czy będzie to taka łagodna wersyjka, którą można puścić w kinach i szkołki mogą pójść tam, to z podstawówki świeżo po przeczytaniu tego pana Tadeusza, czy raczej już taka bardziej dojrzała wersja, którą raczej doceni dojrzały widz? To jest pytanie, które zdejmuje nam sen z powiek, bo ta
Tak naprawdę zrobiliśmy materiał, który daje szansę, myślę, dwojakiej narracji, jeżeli chodzi o ten film. No bez wątpienia myślę, że producenci będą mieli apetyt i mają apetyt na to, żeby ten film dotarł do jak największej grupy odbiorców. Myśląc o warstwie scenariuszowej, jest to trochę bajka w rozumieniu takim, że nasi bohaterowie uczestniczą w polowaniu na nimfę, dzieją się te rzeczy i są to wspaniałe, jedne z moich ulubionych scen, wierzą w pewne zabobony z tym związane i to są, myślę, urocze rzeczy, które stymulują ich wyobraźnię, a w końcu i wyobraźnię Adama, który pisze ballady i romanse. Tak więc jest szansa na to, żeby ten odbiorca był szeroki, no ale z drugiej strony mam jakieś tam ze dwie sceny, gdzie jest trochę nagości, więc to podejrzewam wyłączało najmłodszych odbiorców. Sam jestem ciekawy, jak to się skończy. Słucham? Czy my mamy nagie sceny? My nie. Nie, Wandzia ma. Tak, nie, no tak, 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 jest jedna taka scena. No więc tak, no mam nadzieję, że ten film będzie tak gdzieś tam podany, że i dorosły, i dojrzały widz odnajdzie coś ciekawego i najmłodszy nie zostanie skrzywdzony i też będzie miał z tego radość. No ja podbijam, ale tak, no wierzę, mam nadzieję, że to będzie i tu, i tutaj mogło być dostępne. Tak sądzę. Mam nadzieję, no bo właśnie ja nie widziałam też żadnej układki montażowej, więc ciężko mi się wypowiedzieć, ale mam też nadzieję. Jak montaż to wszystko potnie. Tak, ale myślę, że potencjał jest na to, żeby to był i taki widz, i taki. Dobrze, teraz zrobią dwie wersje. Kto? O, na przykład. O, albo jedna puszczana po 22. Dobrze, teraz pytanie do ciebie, Nikodem. To jest, myślę, coś, co możesz zdradzić. Czy w filmie pojawią się sceny, podczas których czytasz poezję Mickiewicza? I jakie to było uczucie, że być przebranym za tego Mickiewicza, wyfryzowanym, ucharakteryzowanym i czytać jego poezję, tak jakby świeżo spod w ogóle jego ręki? To była też spora zagwozdka dla mnie podczas pracy nad tym scenariuszem. I jedno z takich pytań moich podstawowych skierowanych do reżysera, no bo swego czasu doczytałem się, że Adam, no bo miał, znaczy doczytałem się, wszyscy się doczytaliśmy, że miał lekkie pióro i potrafił wspaniale pisać, to wiemy. Natomiast to, co było dla nas zagadkowe, no to też, że pojawiały się informacje, że nie najlepszym był mówcą, w sensie nie najlepiej czytał poezję, nie to, że nie potrafił czytać, tylko że po prostu no, nie robił tego z wielkim jakimś zaangażowaniem. No i zastanawiałem się, bo z jednej strony idąc tą prawdą historyczną, powinno się pójść w tą stronę, co ja uważałem osobiście za całkiem atrakcyjne właśnie, takie postawienie tego po drugiej stronie, że każdy będzie się spodziewał, że to będzie krwiste, prawda, takie wołające o tą o powstanie ojczyzny i nie wiem, mapę, znaczy Polska na mapie, a można by po prostu tak to biało podawać. No i w końcu gdzieś znaleźliśmy się po środku tej narracji, w zależności od okoliczności. Parę razy będziemy mieli możliwość w serialu, później też, znaczy w filmie, a później też w serialu słuchać Adama, który coś czyta. No i różne będą tego kolory. Fajne to było uczucie. Czasem będzie to rzeczywiście coś, co przeczyta chwilę po napisaniu. Czasem to będzie coś, co pojawi się w jego głowie, zanim zapisze, więc są to takie rzeczy, które myślę, że co? Nie. Chcesz coś powiedzieć? Nie, bo mi się przypomniało, jak to mówisz, jak były takie momenty na planie, kiedy mieliśmy jakąś scenę i Nikodem miał wtedy takie, o, on tutaj właśnie wymyślił ten wiersz i właśnie wtedy sobie go tworzył w głowie i to było wspaniałe po prostu to obserwować. No, dziękuję. Znaczy, w sensie, no tak, to miłe, bo rzeczywiście były takie momenty, tak kilkufazowo podchodziliśmy w ogóle do szykowania się do tego projektu i do tego samego z filmu. No i rzeczywiście, jak już przeczytałem tam, nie wiem który, ale dziewiąty raz scenariusz, już tam wszystko było dogryzione, co wiedziałem, wszystkie wektory, co tam ma się opowiedzieć, no to zacząłem intensywnie czytać też te ballady i romanse po raz kolejny. I rzeczywiście później, bo ten film ma taką też konstrukcję, że fragmenty tej poezji w balladach i romansach przenikają do życia, to znaczy pewne rzeczy, które padają w kwestiach między bohaterami, one są elementami, które później w tych
w tych utworach można odnaleźć. No i miałem parę razy coś takiego rzeczywiście, że coś graliśmy i dopiero na planie mnie tak... To jest ten moment, w sensie, zaraz, coś tam, rabatki, teraz już, wiecie, od miesiąca pracuję nad tym, żeby wymazać to wszystko z głowy, bo byliśmy strasznie pochłonięci tym projektem przez ponad pół roku, i więc, no tak, tak, były takie momenty, że coś klikało, nawet ze dwa razy zaproponowałem fragment wiersza, którego nie było w scenariuszu. Raz Ola bardzo się z tego powodu zaśmiała. Zresztą nie mam jej z tego za złe, ale tak, to może było trochę na granicy już dobrego smaku, ale pomyślałem, że się odważę. Chyba to nie wejdzie. Ale... No, dokładnie. Ale jako człowiek, który przeczytał kilkadziesiąt książek o Adamie, powiem, że to by było bardzo w jego stylu. Dokładnie, dlatego też miałem taką gdzieś w pewnym momencie odwagę, niekoniecznie nawet powiedziałbym, że przyzwolenie, bo przyzwolenie było, bywało, potem przyzwolenie już nie było, a i tak te próby wciąż czyniłem, szukając tej postaci. Chcesz coś powiedzieć, czy nie? Powiem. Jak chcesz, to się napij, bo już nie masz wody. Ale powiedz mi o czym. O poezji. Tak długo Nikodem mówi, że już nie pamiętam pytania. No, o tym było. Pytałem go o to czytanie poezji Adama. A czytanie poezji? Nie, no to nie, właśnie to pamiętam. Było pytanie do niego. Tak. A, no tak. Nie, ale, no tak, dobrze. Dobrze. Dodałam. Podstawowo na bieżąco. Ale nie, to było fajne, no bo znamy te wszystkie, znaczy nie wszystkie, no ja nie wiem tyle, co wy. Jesteście znawcami romantyzmu i Mickiewicza, ale no znam dużo ze szkoły i to jest jakaś super frajda, że nagle gram scenę i na bieżąco tworzymy ten wiersz, który znamy już od parunastu lat. Tak, właśnie to było trudne, że niektóre z tych wierszowanych form też były nam dobrze znane od najmłodszych lat, prawda? I jakby tak, to był challenge też, że znamy to i znamy to w rytmie takim, co każdy wychodził pod tablicę w podstawówce i stukał to od lewa do prawa. No i jak temu dodać jakąś taką świeżość i nową energię? Myślę, że na przykład pani Twardowska była fajnym wyzwaniem. I no nie wiem, zobaczymy jak wyszło. Ja też, tak wiecie, miło mi o tym gadać, a z drugiej strony tak czuję się taki, jakbym się rozbierał i nie wiedział, co mam pod ubraniem. Tak, no bo de facto, wiecie, pracowaliśmy nad tym długo, ale nie wiemy jeszcze, jak to nam się... To są takie nasze wrażenia, takie... Co kucharz może powiedzieć o daniu, które podaje? No bardzo dużo, ale to ten, kto będzie jadł, to będzie jakby oceniał, nie? W tej restauracji. I dawał napiwek albo nie. No i dobra, no pracę nad filmem skończyliście, premiera w przyszłym roku. I jak myślicie, czy będzie... Nie pytam, czy będzie sukces, no bo to zależy od wielu czynników, ale czy to wywoła jakąś taką modę na Mickiewicza, na romantyzm, bo nie wiem, czy pamiętacie, parę lat temu był taki serial o Annie German i ona z takiej piosenkarki, którą kojarzyli głównie gdzieś tam nasi rodzice, tak troszkę sobie tam, ten to nagle pojawiło się masę od niej książek, nagle ludzie zaczęli, znowu ukazały się jej płyty, znowu ten. Czy myślicie, czy tak będzie z Adamem, że zaś ruszy się zainteresowanie nim, że zaś pojawią się, nie wiem, jakieś kolejne wydania, czy jakieś nowe książki? Byłoby wspaniale. Myślę, że grunt na to jest niezły. No po pierwsze, wy działacie prężnie. Po drugie, my zrobiliśmy film. Po trzecie, hip-hop i rap, który no tak daleko od poezji nie jest, a może w zasadzie jest współczesną taką właśnie poezją, no wciąż jest w jakimś pikującym momencie, jeszcze wcale nie kończy się ta era, chociaż... Myślę, że niedługo już zacznie się to zmieniać i wróci rock and roll, ale zanim to nastąpi, mamy szansę na modę na Mickiewicza także. No, jak to z modami, modę tworzą też movementy, jakieś struktury i działu PR-u i marketingu też naszego filmu. Zobaczymy, co z tego zrobią. Myślę, że grunt jest fajny i byłoby ekstra, bo tak naprawdę poza tym, co jest w naszym kanonie lektur szkolnych, jest bardzo dużo jeszcze wspaniałych rzeczy Adama, które są do odkrycia przez młodych ludzi, ale myślę, że przez każdego. Tak więc, no nie wiem, myślmy razem, jak to zrobić, żeby tak się stało. Adam Heimer. No tak, właśnie. Trzeba to skrosować z jakimś tylko drugim projektem. No, no właśnie, może. No, ale... Dobra. No dobra, to następne pytanie. To ostatnie pytanie moje do ciebie. Czy była jakaś
taka zabawna sytuacja, czy taka jakaś takie żenująca z planu, która ci tak zapadła. Są tutaj osoby producenckie. Że... Nie no, zabawna. No dużo było takich, że. Chyba nie ma, dawaj. Ale to nie jest nigdzie tam na żywo opuszczone. Czy coś. Nie no, żartuję, niczego złego nie mam do powiedzenia, ale dużo było śmiesznych rzeczy, no w ogóle nasza ekipa, Nikodem, Antek, Adrian i też dziewczyny, wszyscy aktorzy mieliśmy jakieś swoje takie wrzutki przez parę miesięcy razem. Pamiętam, no to była trochę taka makabryczna historia, spadnięcie z ławki. Kiedy, nie, no można chyba powiedzieć, czy nie można, no można, no urwanie się, tak, mieliśmy taką scenę na huśtawce, która była podwieszona na gałęzi i po prostu przy którejś próbie obkręcaliśmy się i ona walnęła o ziemię. I ja pamiętam, że, pamiętam dobrze ten moment, bo takie emocjonalne momenty dobrze pamiętam i pamiętam, że ona mi tak spadła na nogę, więc byłam uwięziona i tylko tak patrzę, widzę, jak Nikodem idzie tak trzyma, i dostaje tą, w sensie najpierw jak dostał belką w głowę, a potem on po prostu, nie że powiedział, ała, ratujcie mnie, tylko on wstał i poszedł. I tak szedł w kierunku lasu. Ja nie wiedziałam, o co chodzi w ogóle, to było przerażające. I potem tam może podbiegli zobaczył wszyscy... nimfę. Może, to coś takiego pamiętam. No było jeszcze, to może ty opowiesz o historii konnej też. No tak, bo słuchajcie, spędziliśmy na tym planie ponad 60 dni zdjęciowych. W sumie nawet tam troszkę więcej niż 60. I więc wydarzyło się dużo różnych przygód. Jedną z nich no, była ta belka rzeczywiście, bo jak Oli spadła na nogę, no to wtedy mi na głowę chwilę wcześniej, więc... No ja nie wiem, tam, no nic, sytuacja była dość wtedy taka dziwna, no bo na szczęście nic tam się nie stało i później zagraliśmy całą scenę, bo mówisz, że to przy którymś dublu, to chyba był pierwszy dubel, bo wcześniej były nawet na próbie, więc to była taka sytuacja, że jak oglądamy tą scenę, to mamy takie, nie no w ogóle jak my to zrobiliśmy, bo chwilę wcześniej dostaliśmy w łeb wielką belką i w nogę, a gramy super romantyczną scenę w ogóle o miłości, o jakichś takich wielkich deklaracjach, no więc to była dość ciekawa sytuacja. No i miałem też sytuację taką, że ale to już praktycznie nie widać, więc może nie ma co mówić, no. Ręka mi trochę spłynęła, znaczy stała się pochodnią w momencie jak jechałem na... No tak, no, bo jechaliśmy na konno, bo też bardzo prężnie pracowaliśmy, przygotowując się do tego filmu, no i cała nasza czwórka właśnie głównych bohaterów uparła się na to, że do dnia zdjęciowego, kiedy, znaczy do startu zdjęć, wszyscy ogarną temat jazdy konnej. No i całkiem nieźle nam to szło. Doszło do tego, że w końcu we wszystkich scenach, które mieliśmy do zrealizowania, byli kaskaderzy i dublerzy, ale oni byli po to, żeby być, bo de facto nagrywaliśmy wszystkie sceny sami. No i bardzo byliśmy z tego dumni i szczęśliwi, no ale też konsekwencją tego było to, że któregoś razu dostaliśmy w dłoń pochodnie. To były nocne zdjęcia, mieliśmy taki pasaż leśny do przejechania w galopie. No tam od jednej strony do drugiej strony, bo tam są dwa takie punkty w filmie poza dworem, do których nasi bohaterowie podróżują, to jest jezioro i to jest karczma, no i to była właśnie ta trasa. No i dostaliśmy te pochodnie, no i nie wchodząc już w jakieś wielkie szczegóły, no z tych pochodni po prostu kapał płyn, ten dzięki któremu to płynęło, jak te konie ruszyły, to jeden koń nie poszedł tak, jak miał pójść, więc drugie dwa się zachowały inaczej, zerwały się szybciej niż miały, wtedy ja nad tą pochodnią po prostu ją przechyliłem na bok i ona zaczęła kapać na konia, więc przechyliłem ją dalej, żeby nie kapało na konia, bo koń wpadł już w totalny cwał. No i zamiast konia zaczęło kapać na mnie. No i tak w ten sposób wypaliła mi się dziura w ręce i myślę, że prawdopodobnie tę bliznę będę miał ze sobą chyba na zawsze już po tym projekcie. Ale to są takie rzeczy, które wiecie, tak no są wyzwaniem na pewno, ale tak, nie wiem, czuję wtedy, że żyję i że robimy, i że dzieje się coś kurde ważnego, co trzeba po prostu walczyć i zagryźć zęby i iść do przodu. Stało to się o jakieś 22, a tego dnia zdjęcia skończyliśmy o 5:30 rano, więc no nie była to łatwa noc. Ale tak,
No poza takimi sytuacjami tragicznymi, bo te właśnie one też się zdarzały, no było wiele wspaniałych sytuacji i cała sekwencja tak naprawdę kręcenia scen nad jeziorem Świteś, gdzie pływaliśmy sobie taką małą klimatyczną łódeczką. Była wielka tratwa stworzona, gdzie cała ekipa, kamery i tak dalej, oni tam próbowali dryfować gdzieś, a my sobie na tej łódeczce czekaliśmy, aż ustawi się światło. A potem spada deszcz, wszyscy musimy się zwinąć, zwijamy się godzinę, deszcz przestaje padać, żeby znowu wrócić. No więc było wiele takich momentów, które po prostu są może ciężkie do opowiedzenia, tak żeby zrobiły wrażenie, ale robiły wrażenie po prostu podczas bycia w tym zdarzeniu. O, przypomniałem sobie jeszcze jedną małą rzecz, bo w tym filmie pojawią się przynajmniej dwa razy takie sytuacje, w które ja po prostu nie mogłem uwierzyć. I to życie nasze planowe pięknie mi dało jakiś taki podmuch wiary właśnie w to, że tak może się zdarzyć. Mówię o scenach, gdy zdarzyło nam się, że w scenariuszu było coś zapisane, że jest deszcz. No a my kręcimy, jest full lampa, prawda, piękne słońce, no ale sztywniutko, deszczownica, puch, tam gdzie widać słońce, a tutaj leje deszcz. I zastanawiałem się, kurczę, czy to jest możliwe? No i podczas właśnie realizacji zdjęć nad tym jeziorem, no dwa razy miałem taką sytuację, chyba pierwszy raz w życiu, że po prostu jest piękne słońce, jest 30 stopni i nagle leje, ulewa, nawet nie ma chmury, dalej to słońce grzeje, mijają dwie minuty, znowu, jakby ktoś kliknął, włączył i wyłączył. I to mi dało taki podmuch trochę, że tak zacząłem być bardzo krytyczny, że nie może tak być, przecież ludzie powiedzą, że kurde, to jest nierealne. I Waldek po pierwsze mi wtedy powiedział, Nikonem, tutaj świat ballad i romansów miesza się z rzeczywistością. I to była rzecz, która już mnie uspokoiła. A po drugie, później faktycznie zobaczyłem, że te ballady i romanse mieszają także w naszym życiu codziennym. Więc wszystko jest możliwe. No i tyle. No poza tym było bardzo ciężko i bardzo męcząco i tragedia. No, udało się dopłynąć. Dobrze, ode mnie to jest koniec. Natomiast czy są jeszcze jakieś pytania z widowni? Już daję. Mi się udało być jeden dzień na zdjęciach. Pamiętamy. Miło. Ja zapamiętałem taką fajną historię, jak to siedzicie sobie w parku Tuchanowickim. Wielka jakaś tam romantyczna historia. Ty biegniesz do niego z książką i nagle chłop, gdzieś tam traktor, bo chłop wozi jakieś siano i pomyślałem sobie, gdyby on wiedział, co on czyni w tym momencie. Taki film, taka historia, a on biedny nie zdaje sobie sprawy, że akurat zakłóca i przeszkadza. A chciałem panią Olę zapytać, jak to być heroiną właśnie romansów, jak to być symbolem polskiego romantyzmu, i jak to się może przenieść na przyszłe życie? Takie bardzo mocne pytanie. No mocne. Wielki, wielki ciężar po prostu na mnie. Kurczę, fajnie, no może to zabrzmi jakoś tak pysznie, trywialnie, ale fajnie, no kurczę, no. Czytam sobie wiersz w scenie o sobie. Znaczy wiadomo, że nie o sobie, no to jakby to się przenika. Ja postać co? Nie, to ja Maryla jestem, ja Maryla, więc przyjemnie, raczej bym skłamała, gdybym powiedziała, że to było coś dziwnego, no przecież wiadomo, że to jest zabawa i jakaś bajkowość i wchodzimy w to i się z tego cieszymy, no jak, taką mam pracę, więc cieszę się z tego. Dobrze, jeszcze jakieś pytania? Ja na chwilę wskoczę, jeszcze jedną rzecz małą powiem, bo ja po pierwsze też się bardzo cieszę, że Ola grała Marylę i wspaniale mi się pracowało z Olą, ale pozwolę sobie powiedzieć jeszcze jedną ciekawostkę, że a propos koni i a propos Maryli, bo to też chyba nie jest tajemnica, że Marylę miała grać inna aktorka, tylko miesiąc przed zdjęciami, może półtora miesiąca, złamała rękę jeżdżąc konno i to była w ogóle historia, która po prostu zmroziła wszystkich, a potem się okazało, no oczywiście to są trudne rzeczy, ale okazało się, że po prostu coś się musiało wydarzyć, z jakiegoś powodu tak musiało być i że Maryla jest Marylą i jest Olą Piotrowską, więc tak no,
historia planowych, jakby historie planowe i historie też obsad, zanim film przystąpi do produkcji, no bywa to bardzo skomplikowane i zagmatwane, ale mam wrażenie, że jakaś dobra energia i opatrzność czuwała nad tym projektem, że w takim składzie w końcu udało nam się go zrobić. Więc się niezwykle z tego cieszę, że Maryla, to ty. Dziękuję. Yeah. Dobrze, czy jeszcze są jakieś pytania tutaj z widowni? Proszę. Ja mam pytanie do Nikodema. Słyszałam, że nocowałeś w pałacu w Śmielowie, to prawda? I czy, jak to na ciebie wpłynęło? Jak to zbudowało twoją postać? Jak to zbudowało moją postać? Nie, to prawda, prawda. Bardzo się z tego cieszę. I... Na łóżku Adama? No nie, to znaczy w pokoju Adama realizowaliśmy scenę i to tam dla odmiany w wannie leżałem i było ekstra, i było ekstra, natomiast w takim... Scena w wannie jak w Wiedźminie? Tak, jest scena w wannie, zresztą takiej fajnej, takiej mosiężnej wannie. No nic, dobry klimacik jest tej sceny, lubię ją, ale to później dopiero się o niej dowiemy, że tak powiem. No bo tak, bo ten projekt też jest taki złożony, jest serial, jest film Niepewność, później będzie serial Niepewność, a potem kto wie, może będzie i film Pewność. I to nie jest żart, ale w sumie nie wiadomo. No dobrze, i do czego dążę? Aha, nie, bo ja mieszkałem w skrzydle takim, no bardziej dla służby, w tymże Pałacu Śmiałowskim, ale był to wspaniały czas. Bardzo mi się tam podobało, miło mi tam było się nocą zgubić i w ogrodach i sobie dumać nad życiem, nad postacią, nad naszą opowieścią. Mało tego, z całej ekipy wtedy nocowaliśmy tam tylko ja i Waldek, czyli reżyser. I to był też ciekawy czas, bo wszyscy gdzieś tam imprezowali w hotelu albo spali. Może ktoś też spał. A my sobie po prostu mieliśmy taki czas, gdzie siedzieliśmy nad... analizowaliśmy to, co zrobiliśmy, myśleliśmy nad tym, co zrobimy jutro. I takie było planowanie pałacowe. No bardzo wspaniale to wspominam. Herbatka, ja robiłem rano śniadanka, Śmiełów. Polecam serdecznie w ogóle, jak ktoś z Państwa tam jeszcze nie był, bo te pokoje właśnie, w których spaliśmy, można normalnie wynająć. I jest tam naprawdę ekstra. Sam tam chcę kiedyś wrócić. Może tam kiedyś romantikon zrobimy. Zrobicie. Zrobimy. Okej, okay. Czy jeszcze są jakieś pytania? Czy jeszcze tak, Sylwia? I do Maryli, i do Mickiewicza. Jak czuliście się w strojach romantycznych? Czy one was czymś zadziwiły? Czy były szyte na miarę? Jakieś szczegóły ciekawe? U mnie chyba, ja miałam sporo różnych sukienek jako Maryla, co jest lekkim chyba przekłamaniem jednak, bo w tamtych czasach pewnie miała ich mniej niż 8, 9, 10, ale miałam, to taki nasz był, charakterystyka naszego filmu. No nie, po prostu nie. I niektóre chyba były szyte od początku, ale niektóre chyba były przeszywane z racji tego, że ja właśnie wskoczyłam późno na tę swoją rolę. Więc były sukienki, które bardzo lubiłam, były sukienki, które mniej lubiłam, ale było to na początku dla mnie duże wyzwanie, bo ja w szkole oczywiście miałam sceny klasyczne i tak dalej, ale jednak aż w takich strojach nigdy nie występowałam, nie grałam. I jednak jak zakładasz coś takiego, robią ci tę fryzurę, no to automatycznie zmienia ci się w ogóle sposób poruszania i wszystkiego, i jak czasem mi wchodziło to swoje takie coś, to tam ktoś do mnie podchodził z kostiumu, że nie garb się. Więc to no, ciekawe doświadczenie, bardzo. I ja dorzucę 2 grosze, bo tak teraz pomyślałem, że w zasadzie tak myśląc językiem filmowym, to w całkiem fajnie, że Maryla miała więcej niż teoretycznie mogła mieć, nie? Czyli załóżmy te 9 stylizacji, no bo Adam dla odmiany ma jedną koszulę, jeden surdut i jedne buty. I wiecie, to też wydaje mi się, że to może fajnie pracować też tak naprawdę w tej całej opowiastce, że on nagle zagląda do miejsca, do którego jakby na co dzień nie ma dostępu, no, tragicznie się zakochuje, chociaż nic nie wskazuje na to, że tragicznie, a potem się okazuje, że tak naprawdę, no właśnie, że można by to tak przyrównać do takiej prostej jakiejś alegorii 9 sukienek, nie? Jednego surduta.
że po prostu on jest, nie przystaje do tego świata i w ogóle nie powinien tak naprawdę nawet gdzieś tam aspirować do tego, żeby w nim być. Natomiast czy te rzeczy nas jakoś inspirowały? Na pewno, no to nie tylko kostiumy, ale myślę, że właśnie scenografia, to, że jeździmy konno w tym filmie, to, że w każdej wolnej chwili Michał Wereszczaka chce fechtować, czyli Tomasz Zan bardzo chętnie z nim ćwiczy i uważają, że mają najlepszą szkołę na Litwie, a Adam ucieka od tego i stroni. Chociaż przypomniałem sobie, jest taki piękny moment w scenariuszu, jak dla mnie, znaczy taki zabawny, w Didaskaliach. Maryla jest zawiedziona, że Adam woli fechtować, niż z nią flirtować. Tak to brzmi. I to jest rzeczywiście coś bardzo fajnego, bo Maryla ma wtedy do grania to, że coś jest zawiedziona, natomiast prawdą jest to, że Maryla tak myśli, że Adam woli fechtować, niż z nią flirtować, a prawdą jest to, że Adam w ogóle nie woli fechtować, tylko totalnie wolałby z nią flirtować, tylko kolejne konwenanse zmuszają go do tego, że jak chłopcy trenują i muszą walczyć na mieczyki, no to on też, kurde, musi, no bo będzie siara i będzie dziwnie, nie? Więc to takie małe te konteksty konwenansów, właśnie zasad panujących w tym dworze, to mnie niesamowicie fascynowało i myślę, że gdzieś tak osadzało nas też w tej ówczesności. No tak, no, tak bym to powiedział. Było ekstra. Mam nadzieję, że to chociaż fragment tego ekstra przebije się przez ekran i dotrze do was. Dobrze, mamy przestrzeń jeszcze na jedno małe pytanie, dopóki nam się nie skończy transmisja. Ma ktoś jeszcze to? Nie? Dobra. Także dziękuję bardzo. To byli Nikodem Rozwicki i Aleksandra Piotrowska, aktorzy z filmu Niepewność. Dziękuję. Premiera w przyszłym roku. Dziękuję bardzo. A teraz zapraszam, zaraz zaczynamy koncert Marcina Skaby. Tutaj już zapraszam artystów na scenę. Chciałabym to zapowiedzieć. Proszę bardzo. Chciałam w tym momencie pożegnać internautów, którzy są z nami, bo frekwencja jest szokująca nie tylko tutaj, ale także w internecie. Tak, wszystko szło na żywo. Więc tak, bardzo, bardzo dziękujemy i do zobaczenia, mamy nadzieję, za rok. Planujemy spotkać się ponownie tutaj na początku września. Będzie to kolejny Romantykon, tym razem poświęcony Słowackiemu. No a teraz zapraszamy na koncert.